mam nadzieję, że mnie widać. Czekam, aż się zbierzecie standardowo. Ktoś już z Was dotarł, to dajcie znać, czy mnie widać, słychać i tak dalej. Cześć Beata. Jak możecie, to udostępniajcie i zapraszajcie znajomych, będziemy mieli lepszy zasięg. Dla tych, co już są, parę osób już przyszło, to dzisiaj zrobimy pH, miareczkowanie, wskaźniki stałej dysocjacji i stopień też dysocjacji. Najpierw zrobimy tam trochę teorii, potem no, nie, chyba 12 zajęć, nie wiem czy wszystko zdążymy zrobić, ale postaram się, żeby wszystko wypaliło i no zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie poczekam jeszcze na Was. Dobra, na drugim komputerze sobie otworzyłem, żeby widzieć, co piszecie. Bo tak to będzie dosyć średnio. Dobra, 64 osoby, no to na ludzie możemy zacząć. Przewinę, żeby wszystko widzieć. I tak, jak teraz już więcej osób się pojawiło, to też dajcie znać, czy wszystko widać, słychać. Bym nie mówił sam do siebie. Dobra, no to myślę, że zaczniemy. Jak mamy 72 osoby, wszystko ok, jest, no to super. Dobra, sobie otworzę to, żeby nic nie zapomnieć, żeby co chciałem Wam powiedzieć, sobie wypisałem wszystko. No to zaczniemy od stałej dysocjacji. Może najpierw jakieś równanie. Czyli na przykład zapiszmy sobie, tak jak ja tu napisałem, dysocjację amoniaku. No i dla niego możemy zapisać jak najbardziej stałą dysocjacji. To mnie OH, mniej H2O na końcu OH minus. Nam się nie zbilansuje. Dobra. I zapisujemy ją, wpisując na górze iloczyn stężeń produktów przez iloczyn stężeń substratu. I tak, w tym wypadku stężenie
OH minusów będzie takie samo jak stężenie tych NH4 plusów, więc na spokojnie możemy przyjąć przy zapisie, możemy sobie to uprościć. Czyli tu damy OH minus do kwadratu, tu zostanie nam to stężenie NH3. No i ta woda. Dobra, i mamy parę wzorów na to, ponieważ żeby określić, ile w ogóle tej cząsteczki zdysocjowało, co określamy dla z tych słabych kwasów i dla słabych zasad, bo mocne na to wiadomo dysocjują w całości. No to mamy coś takiego jak stopień dysocjacji i to mamy stężenie OH minusów lub, no to dla zasad będzie, przez stężenie tej zasady lub może być dla H plusów przez stężenie kwasu. Dobra. No i wtedy mamy wyrażenie na stałą dysocjacji. Przez stężenie kwasu minus H3O+. No to jest dosyć taki skomplikowany wzór, który jak sobie popodstawiamy to, co wyliczyliśmy wyżej, dostaniemy alfę kwadrat razy z tym, co miało być, C kwasu do kwadratu przez C kwasu odjąć alfa razy C kwasu. Wygląda jeszcze gorzej, ale no to też możemy uprościć. Czyli alfa kwadrat razy C kwasu, nie wiem czemu się zmienia na O, ale tu powinno być C, tu powinno być C, przez 1 odjąć alfa. I takie coś nazywamy prawem rozcieńczeń Ostwalda. Rozcieńczeń. W sumie taki dziwny wzór, ale ja na przykład go na maturze wykorzystałem, więc no jednak się przydał. No i to są wzory, których niestety nie ma w tablicach, więc niestety trzeba ich się nauczyć. No nie ma innej opcji. Ale no jest możliwość, żeby uprościć sobie ten wzór. Ale są warunki. Jeśli alfę będziemy mieli poniżej 5% lub stężenie podzielone na stałą dysocjacji będzie większe bądź równe 400. I wtedy możemy zastosować takie dwa uproszczone wzory. Jeden to mamy stężenie H3O plusów do kwadratu podzielić na stężenie początkowe lub no tu OH minusów, no to zależy czy mamy kwas czy zasadę. Albo może być też, że alfa to jest pierwiastek z KBC. Tu B przyjmujemy dla zasad, A przyjmujemy dla kwasu, więc może być też pierwiastek z KAC. Tu będzie w tym zasady. Tak, dobrze, tutaj kwas. No dobra. No to w sumie możemy przejść do jakiegoś zadania. Muszę zmienić tablicę. Potem jeszcze zrobimy to domiareczkowanie do wskaźników, będzie oddzielnie, więc to zrobimy sobie wszystko oddzielnie. Chyba, że ktoś coś pisał. Dobra, i tutaj wziąłem zadanie z matury z 2019 roku, z majowej, na którym w sumie sporo osób się wyłożyło. Chyba z tego co słyszałem 4% zdających je zrobiło dobrze, więc no dosyć mało.
I mamy zadanie, że w temperaturze T rozpuszczono w wodzie kwas HX, równowagę w otrzymanym roztworze ilustruje równanie, no takie jakie jest. I poniższy wykres przedstawia procentowy udział droni znajdujący się w roztworze kwasu o temperaturze T. I skoro tutaj już pojawiły nam się jony H3O+, pojawiły nam się jony X-, no to wiadomo, że to jest stężenie po reakcji. Więc ta reakcja już zaszła. Więc mimo, że ta reakcja już zaszła, to wciąż mamy 54% niezdysocjowanego kwasu. Czyli no najpierw musimy sobie obliczyć, ile będzie tych H3O plusów i ile X minusów, ale to możemy łatwo policzyć, bo wiemy, że stężenie H3O plusów będzie takie samo jak stężenie X minusów. Czyli tutaj możemy napisać, że procent. Mamy dla procentów, więc zapiszmy sobie procent. Czyli to będzie, od całości odejmujemy 100, odjąć 54, czyli będziemy mieli całość, ale no z racji, że mamy dwa takie, no to dzielimy na 2. Czyli to będzie 46 podzielić na 2, czyli mamy po 23%. Dobra. Czyli po reakcji mamy, nie tak chciałem zrobić, po reakcji mamy 23%, 23% H3O plusów i 23% X minusów. I polecenie mamy obliczyć stopień dysocjacji kwasu HX. No i tutaj możemy zastosować, no stało, na pewno stało czy tam stopień dysocjacji, w tym wypadku stopień. Czyli wiemy, że przed reakcją tego HX-a było na pewno te 23%, no bo z czegoś to musiało zdysocjować. Czyli procent HX-a, dajmy początkowy, to było na pewno to 23%, ale mamy też 54 po reakcji, czyli 54% tego nie przereagowało, więc plus 54%. Czyli dostajemy 70, tak, 77. Dobra. No to stopień już łatwo policzyć, bo mamy i stężenie tych X minusów i początkowe stężenie kwasu. Więc mamy 23 podzielić na 77. I to ileś tam wyjdzie? Wychodzi tam 29. Na razie to 0,298, czyli to możemy zapisać jako 29,8%, bo tam w przybliżeniu możemy zapisać, że to będzie 30, lub że alfa jest równa 0,3. I to jest koniec zadania. Dużo osób właśnie pomijało to, że no nie uwzględniło tego, że ten HX musiał być też przed reakcją. Czyli nie dodaj tego 23%, tylko 23 podzieli na 54, no i wyszło no kompletnie co innego, przez co było całe zadanie wyzerowane. Ale to było za jeden punkt, więc no jeszcze aż takiej tragedii nie było, jak było za 3, no to już gorzej. Dobra. I też jeszcze kontynuacja tego zadania. Czyli zadanie 12. Tu w sumie kłania się trochę reguła przekory. Mamy określić, czy, jak się zmieni, czy wzrośnie, czy zmaleje, czy nie ulegnie zmianie wartość stopnia dysocjacji kwasu HX, jeśli do wodnego roztworu doda się niewielką ilość mocnego kwasu. No to musimy wszystko to rozpatrzeć. Skoro dodamy tego HX-a, no to ten stopień zmaleje, ponieważ ten stopień zmaleje. No bo zgodnie z regułą przekory, można tak napisać, zgodnie z regułą przekory, wzrośnie stężenie niezdysocjowanych cząsteczek HX.
I to w sumie byłoby też punktowane i nie byłoby problemu, na luzie byłoby to zadanie uznane. Natomiast co mamy w tym drugim? Chyba ktoś, dla kogoś jest niejasne, no to mogę to jeszcze raz. Ale jak sobie popatrzymy na ten wzór, że alfa to jest, mieliśmy dla kwasu, czyli H plus przez C, no to skoro wzrośnie, dodamy więcej tego HX-a, no to wiadomo, zwiększy się jego stężenie. Czyli ten mianownik się zwiększy. Czyli załóżmy, nie wiem, 2/3, no na pewno jest większe niż 2/6. Więc no widać, że ten stopień dysocjacji na pewno zmaleje po dodaniu tych cząsteczek HX-a. Dobra, czy są pytania? Chyba nie. Dobra, i mamy określić, znowu, czy zmieni, wzrośnie, zmaleje, czy nie ulegnie zmianie wartość stałej dysocjacji kwasu HX, jeśli do jego wodnego roztworu doda się niewielką ilość mocnego kwasu. I tu mamy o stałą dysocjacji, czyli H3O plus. Dobra, to tutaj sobie musimy przypomnieć, od czego w ogóle ta stała dysocjacji zależy. No stała dysocjacji nie zależy w ogóle od, jeśli do wodnego roztworu doda się niewielką ilość mocnego kwasu, no to stała dysocjacji nie zależy ani od stężenia kwasu HX, ani od jonów H+, więc ta stała po prostu się nie zmieni. Nie zmienia się też temperatura, która sprzyja wzrostowi stałej dysocjacji, więc to też, no też się nic nie zmieni. A uzasadnienie, no to możemy napisać, że nie zależy, albo że po prostu wartość stałej dysocjacji nie zależy od składu roztworu. Dobra, i tu mamy takie typowe zadanie na pH. Więc jeszcze dla przypomnienia napiszę, że pH mamy ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych. Tu liczymy pH, tak. No to jeszcze pOH się przyda, bo też mamy zasadę. No i tu już mamy dwa punkty, więc raczej warto się postarać w tym zadaniu. I co tu mamy? Najlepiej sobie przepisać jeszcze raz to. O. I przepisać to, co mamy, czyli C jest równe 0,1 mola, jako nasz zadań 300 cm fosforu wodoru tlenku potasu. Czyli tutaj już sobie możemy nieco tylko V zamienić na 0,3 dm3. I stężenie mamy 0,2 mol na decymetr sześcienny, aby otrzymany roztwór, czyli to, co dostaniemy, chcemy, żeby miało pH równe 13. To też nadal wciąż jest matura z 2019, ale to akurat były takie szablonowe zadanie, więc akurat te wybrałem. I co tu możemy zrobić? Na pewno wiemy, że pH jest równe 13. Możemy sobie zapisać też, że pOH o H będzie równe 1, no bo 14 odjęcie, możemy zapisać 14 minus 1, minus 13, czyli 1. No to początkowe stężenie tych OH minusów, łatwo możemy, stężenie, liczba moli, łatwo możemy wyliczyć, bo mamy V, mamy C, czyli zrobimy C razy V, czyli 0,3 razy 0,2 równa się 0,006 chyba będzie mola. No dobra, a NHCl, no tak łatwo nie policzymy, bo nie mamy tego stężenia, ale możemy sobie zapisać tak roboczo, że to będzie 0,1 razy V. No bo tak, bo stężenie mamy, więc nie mamy objętości, więc możemy sobie zapisać jako 0,1 razy V. No na końcu no to wyjdzie, czy nam w ogóle to V było potrzebne, czy nie. No i teraz tak. Układamy sobie taki układ równań.
to ma nam się równać 0, 1. Skąd 0, 1? No stąd, że o tutaj z tego POH, że C OH minusów musi być równe no 0,1. A tu mamy wyrażenie, tu mamy objętość, a tu mamy liczbę, tu mamy objętość, nie liczbę moli, a tu mamy na górze liczbę moli. No bo ileś tam musiało tego przereagować. A skoro mamy pH 13, no to wiemy, że roztwór był zasadowy, więc tej zasady musiało być więcej. Czyli to 0,06 na pewno jest większe od 0,1 razy V. A wiemy, no, czyli cały ten kwas solny musiał przereagować, czyli stąd mamy to 0,06 minus 0,1 V. A to mamy stąd, że całkowita objętość tego roztworu to będzie to 0,3 decymetra sześciennego, a tutaj tego nie znamy. Pytanie, co nie można od liczby moli na początku z KOH odjąć 0,1, mamy ile HCl przereagowało. A czemu chcesz odjąć 0,1? Nie wiem, ile przereagowało, bo nie wiem, jaka była objętość. Według mnie trzeba tak zrobić. I no dobra, no to teraz mamy tutaj po prostu ten układ równań. Możemy sobie wymnożyć, że 0,03 razy 0,1 i wymnożyć obie strony razy 0,3 plus V. Czyli dostajemy, że 0,2V jest równe 0,03. Dobra, no to trzeba tu podzielić to 0,03 podzielić na 0,2, czyli dostajemy 0,15, ale tutaj mamy decymetrów sześciennych. A co było pytanie w ogóle? O to właśnie? Oblicz objętość kwasu solnego, tak, no to to mamy już koniec zadania, czyli że musimy dodać 0,15 decymetra sześciennego tego kwasu solnego, aby otrzymać ten roztwór o pH równym 13. Czyli idąc od początku, najpierw musimy sobie określić w ogóle, jaki mamy ten roztwór. No to wiemy, że tu mamy pH 13, czyli na pewno będzie to roztwór zasadowy, więc w tym równaniu na pewno w nadmiarze był wodorotlenek, a cały ten kwas solny przereagował. Więc stąd sobie wyliczyliśmy to pOH, bo wiadomo, że będziemy opierać się na zasadzie. I to COH obliczyliśmy, COH minusów, z tego, że pOH jest równe 1, no, no z tego wzoru tutaj na górze, że 1 to jest minus logarytm z OH minusów, czyli to będzie 10 do minus pierwszej, czyli już to sobie zamieniłem na to 0,1. No i NOH minusów, no to po prostu podstawienie do wzoru na stężenie molowe, czyli C razy V zrobimy. I dostajemy to 0,06. Tutaj mamy jedną niewiadomą w tym NHCl. No to to musiało nam tak zostać. No i tutaj po prostu podstawiamy do ogólnego równania na stężenie molowe. No i po wyliczeniu dostajemy, że to będzie to 0,15 decymetra sześciennego. I jeszcze zrobimy zadanie, które się przewijało 1 500 000 razy na różnych grupach biologiczno-chemicznych. Czyli też 2019 rok, ale już ostatnie z tego roku zrobimy. I no tak dużo osób dziwi tutaj to pH czystej wody. No to mamy tu wykres, gdzie mamy temperaturę, że cały, że od 0 do 100. I no i iloczyn wody, że cały czas rośnie wraz ze wzrostem temperatury, co tu widać. Więc skoro iloczyn jonowy wody rośnie, a mamy go tutaj podanego i rośnie wraz z temperaturą, no to wiemy, że ta reakcja na pewno będzie endoenergetyczna, no wszystko z tej kinetyki, czyli na pewno ta entalpia będzie równa, będzie większa od zera. No i teraz wraz ze wzrostem pH, temperatury pH czystej wody. No i teraz tak, no większość sobie pomyślała, jak to, no woda, no to na pewno przecież będzie to samo. No i większość zaznaczała, nie ulega zmianie, dobra, jedziemy dalej z następnym zadaniem. No nie, nie będzie tak, że nie ulega zmianie, ponieważ iloczyn jonowy wody, tutaj mamy w temperaturze 0 stopni równy
10 do minus 13. Tak, 13? 15 nawet. 10 do minus 15 i widzimy, że on cały czas wzrasta. I tutaj będzie coraz większy. Więc skoro to będzie wzrastać, to będzie też wzrastać stężenie i H3O plusów, i OH minusów. Więc faktycznie odczyn tej wody będzie cały czas taki sam, odczyn będzie obojętny, ale pH to jest ujemny logarytm ze stężenia H plusów. A skoro wzrasta tutaj coraz bardziej te H plusy, to skoro mamy tu ujemny logarytm, to pH będzie malało. Więc będzie coraz mniejsze wraz ze wzrostem tej temperatury. Właśnie dlatego, że tu będzie wzrastać i będą wzrastać i stężenie H3O plusów, i stężenie OH minusów. Czyli no, będzie takie samo, więc no, iloczyn, na iloczyn to się wszystko złoży. No, załóżmy dla tych 100 stopni na to 55 razy 10 do minus 14. Więc odczyn będzie faktycznie obojętny, bo będzie cały czas takie samo stężenie. Natomiast tutaj będzie coraz mniejsze. I dlatego pH czystej wody będzie coraz mniejsze wraz ze wzrostem temperatury. Ktoś ma jakieś pytania, to śmiało. Dobra, nie widzę, więc zrobimy następne. I tu mamy na stopień i stałą dysocjację, ale obliczymy to stopień, bo no tak będzie w sumie rozsądniej w tym zadaniu. I tak, no to mamy, że do wody wprowadzono 0,46 kwasu metanowego i otrzymano 500 cm sześciennych roztworu. W roztworze tym znajduje się 4, tam ileś tam anionów mrówczanowych. Obliż stopień dysocjacji tego kwasu i jego stałą dysocjację. Tą stałą obliczymy, jak mi starczy czasu, bo jeszcze musimy zrobić to miareczkowanie i wskaźniki, więc na razie zrobimy ten stopień i potem z najwyżej przejdziemy jeszcze wyżej, wrócimy do tego zadania. Dobra, no to trzeba sobie zapisać na pewno to wyrażenie dysocjacji. Czyli no to jest jakby początek zadania i no trzeba po prostu napisać to wyrażenie na stałą dysocjacji. Wyrażenie na stałą dysocjacji niekoniecznie, ale no dysocjację tego kwasu na pewno. No dobra, i tu mieliśmy podane, że mamy wprowadzone 0,46 tego HCOOH. No dobra, no to stopień dysocjacji opiera nam się na stężeniu. I tu będziemy się opierać na CO minusach, bo to mamy podane w zadaniu, tu aniony mrówczanowe. Dobra. No to potrzebne nam są na pewno liczby moli, skoro mamy już tu podaną objętość równą 0,5 decymetra sześciennego. Czyli na pewno potrzebna nam jest masa molowa tego HCOH, która ile wynosi? 2 dodać 12, dodać 32, czyli 46. Czyli liczbę moli możemy obliczyć. Liczbę moli? Tak. 0,46 podzielić na 46. Czyli 0,01. Mieliśmy na samym początku tego zadania. Ale wiemy, że w tym roztworze po tej reakcji znajduje się 4,816 razy 10 do 20 COO minusów. HCO. Tutaj też zgubiłem. Może bez tej klamry na razie. No to jak obliczymy liczbę moli? No to na pewno obliczymy z liczby Avogadro. No i tutaj możemy albo sobie poprzekształcać to na dole i poprzesuwać przecinki,
albo tutaj, tutaj poprzesuwać na górze w prawo. Ale no już tu policzyłem na tym kalkulatorze naukowym. No wy niestety musicie to wszystko poprzesuwać, że nam wyjdzie to 0,0008. Czyli wiemy, że stężenie tych CO minusów będzie wynosić 0,0008 podzielić na 0,5, czyli 0,0016. No to w sumie już mamy wszystko do tej stałej dysocjacji. Prawie. Bo nie mamy stężenia tego początkowego kwasu. Wiemy, że było 0,01 mola, ale no musimy podzielić jeszcze na tą objętość, czyli dostaniemy 0,02. Czyli alfa będzie równa stężenie, no napisałem bez H, HCO minusów przez C kwasu, czyli 0,0016 podzielić na 0,02. I tutaj dostajemy 0,08, czyli możemy to zapisać jako 8%. No i to jest cała filozofia w tym zadaniu. Dobra, następne jest dosyć proste, ale już ostatnie na pH i zrobimy miareczkowanie. Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal, w jakim stosunku objętością należy zmieszać ze sobą roztwór zasady sodowej o pH równym 11 i roztwór kwasu siarkowego o pH równym 3. Czyli skoro tu mieliśmy pH równe 11, to stężenie tych OH H plusów musi być równe, tak jak tu było 3, czyli mamy 10 do minus trzeciej. Natomiast tutaj pH było równe 11, natomiast mamy zasadę. Więc OH minusów będzie 10 do minus 11, natomiast pH będzie wynosić 14 odjąć 11, czyli 3. Czyli stężenie H plusów również będzie wynosić 10 do minus trzeciej. No i w sumie tu już widać, że jest koniec zadania, bo mamy tu 10 do minus trzeciej, tu mamy 10 do minus trzeciej, więc aby otrzymać roztwór o odczynie obojętnym, a w odczynie obojętnym wiemy, że stężenie H plusów musi być równe stężeniu OH minusów, no to w jakim stosunku musimy zmieszać? No musimy zmieszać w stosunku 1 do 1. I to jest koniec zadania. W sumie wyglądało strasznie, ale bo nie było praktycznie żadnych danych, ale no, widać, że nie było takie skomplikowane. Na motorze pewnie byłoby za punkt. Dobra, i przejdziemy do miareczkowania. Pewnie już większość z Was widziała takie wykresy, ale w miareczkowaniu chodzi o to, że dodajemy do jednej substancji drugą i załóżmy mamy jakąś probówkę, tu mamy załóżmy HCl, do tego dodajemy KOH. I w tym co tutaj, co już mieliśmy w tej probówce, to ten roztwór nazywamy analitem. Natomiast ten co dodajemy nazywamy titrantem. I tak, tutaj mamy na przykład przedstawione krzywe miareczkowania różnych kwasów i zasad. Jak popatrzymy sobie na tą krzywą A, to widzimy, że no pH było dosyć niskie, bo tu było w okolicy jedynki, więc na pewno tym naszym analitem musiał być jakiś mocny kwas. Natomiast wraz z dodawaniem tego titrantu, czy titranta chyba, wzrasta nam cały czas to pH i szybuje aż tutaj no pod 14, czyli wiemy, że miareczkowaliśmy to mocną zasadą.
Natomiast w B mamy odwrotnie, czyli mamy mocną zasadę na początku, spada nam prawie do zero, więc mamy mocny kwas. Natomiast co mamy tutaj? Tutaj widzimy, że to pH zaczyna nam się od jakiejś trójki. No to przy trójce to nie jest żaden mocny kwas, więc po prostu sobie zapisujemy, że to jest słaby kwas. No i tutaj też nam nie szybuje jakoś nie wiadomo gdzie do tej czternastki. I tutaj była też dosyć słaba zasada użyta jako titrant. Natomiast tutaj mamy słabą zasadę. No i tutaj już nas schodzi do tej jedynki, więc na pewno musiał być mocny kwas tym titrantem. Dobra, i mamy podkreślić poprawne odpowiedzi, wiedząc, że roztwory mają takie samo stężenie. A no i w sumie trochę już wam tu powiedziałem, bo mamy podczas miareczkowania A analitem jest mocna zasada, mocny kwas, słaba zasada, słaby kwas. Analit, no to czyli to, co mieliśmy na początku w probówce, czyli o tutaj. I podczas miareczkowania A widać, że pH było równe albo jakoś w okolicy jedynki, więc na pewno tym analitem musiał być mocny kwas. W podpunkcie D analitem jest mocna zasada, mocny kwas, słaba zasada, słaby kwas. Tu już sobie określiliśmy, że to pH no jest dosyć, nie jest dla jakiejś mocnej zasady, więc na pewno to będzie jakaś słaba zasada. I teraz mamy wykresy C, przedstawiają krzywą ABCD, przedstawiają krzywą miareczkowania mocnej zasady mocnym kwasem. Tak, miareczkowanie mocnej zasady, czyli na start musieliśmy mieć mocną zasadę. I patrzymy, gdzie tak mieliśmy. No mieliśmy w B. I mieliśmy miareczkowanie mocnym kwasem? No mieliśmy. Czyli w tym wypadku pasuje nam odpowiedź B. I teraz mamy wykresy A, B, C, D przedstawiają proces, w którym stężenie jonów wodorotlenowych wzrasta. Czyli skoro stężenie jonów wodorotlenowych wzrasta, no to musi być coraz bardziej zasadowy roztwór. Logiczne dosyć. Czyli patrzymy, gdzie nam to pH szybuje w górę. No szybuje nam tylko w dwóch, przy A i przy C. Więc musimy zaznaczyć, bo tu mamy wykres albo wykresy, więc jak najbardziej dwie odpowiedzi mogą być. Będzie odpowiedź A i odpowiedź C. Więc w sumie dosyć te zadania zmiarkowania są jakieś trudne. Po prostu trzeba dobrze przeczytać się wszystko z tych wykresów. Dobra. I tu mamy zadanie na wskaźniki. I te wskaźniki mamy po to, głównie są te zadania układane, żeby odróżnić roztwory dwóch różnych, no soli albo kwasu. No to soli, kwasów, zasad. Wszystko zależy, co mamy podane w poleceniu. I tak, ten zakres zmiany barw tutaj mamy podane dla pH. Więc musimy zadbać o to, żeby wszystko to, co wszystkie te dwa roztwory, albo więcej, zależy jak jest w zadaniu podane, żebyśmy wszystko mieli podane w pH. No to ten roztwór kwasu octowego ma pH równe 2,9, więc jest OK. I roztwór pewnej soli o pOH równym 6,3. No to tutaj musimy zamienić. pH na 14 minus 6,3. Czyli dostajemy 7,7. Dobra, i musimy wybrać dobry wskaźnik, który umożliwi nam odróżnienie tych dwóch roztworów. I musimy wybrać taki wskaźnik, który ma zakres zmiany barwy między tym 2,9 i 7,7. Żeby było zauważalne, że w tym 2,9 jest jedna barwa, a w tym 7,7 jest jeszcze inna barwa. No to idąc od początku, no na pewno błękit tymolowy nam nie pasuje, bo w 2,9 będzie już niebieski, bo tutaj to drugie mamy już. Tu mamy poniżej 1,2, tu mamy powyżej 2,8 tą barwę. No to widzimy, że tu już będzie niebieski i tu. Więc no, niezbyt nam pasuje. Oranż metylowy w 2,9 widzimy, że tutaj będzie czerwony. Natomiast w tym 7,7 będzie żółty, więc jak najbardziej oranż będzie nam pasował. Natomiast co dalej? Tu mamy 4,4, 6,2. No też nam będzie pasować, bo 2,9 będzie czerwony, natomiast w 7,7 będzie żółty, więc tak jak też jak najbardziej będzie nam pasować ten wskaźnik. No i błękit bromotymolowy jeszcze mamy. W 2,9 widzimy, że będzie żółty, natomiast w 7,7
będzie już niebieski, więc też jak najbardziej nam pasuje, żeby je odróżnić. No ale niestety ten błękit tymolowy już nam nie pasuje, bo zmianę barwy ma już dopiero od 8, a mamy 2,9 i 7 i 7, więc no, ten na pewno nie będzie nam pasował, więc ten odrzucamy. Czyli pasuje nam oranż metylowy, czerwień metylowa i błękit bromotymolowy. Mamy jednoprotonowy słaby kwas o stężeniu 0,1, miareczkowano przy użyciu roztworu NaOH. Podczas pomiaru zarejestrowano zmiany pH roztworu, co ilustruje poniższy wykres. Nie wiem, jak widać u Was ten wykres, ale mam nadzieję, że jest dosyć czytelny. Zobaczę, jak wygląda na transmisji. No, chyba jest OK. Dobra. I tak, przybliżona wartość P punktu. Aha, właśnie, bo o tym nie powiedziałem. Że tu, gdzie mamy. O tutaj mamy coś takiego jak punkt równoważnikowy. Czyli tam, gdzie objętość NaOH jest równa. Znaczy objętość titranta jest równa objętości analitu. Więc jeśli ten punkt równoważnikowy jest powyżej 7, no to wiadomo, że mieliśmy miareczkowanie słaby kwas, mocna zasada. Jeśli mamy punkt równoważnikowy równy 7, no to mamy mocny kwas i mocna zasada. Nie możemy tutaj słaby kwas, słaba zasada, bo tutaj no wszystko zależy, no bo mocny kwas, mocna zasada wiemy dystansuje w 100%, więc tutaj nie mamy żadnego problemu. Natomiast poniżej 7, no to mamy mocny kwas i słaba zasada. Dobra, no i tutaj mamy przybliżoną wartość punktu równoważnikowego równą 9. I mamy wyjaśnić, dlaczego nie jest równa 7, tak jak w przypadku miareczkowania mocnego kwasu mocną zasadą. I tutaj, za co ja dostawałem w sumie w liceum, nie wystarczy napisać właśnie, że miareczkowano słaby kwas mocną zasadą, bo w liceum ja na tym traciłem co chwilę punkty. Jeśli moja pani od chemii mnie oglądała, chyba oglądała, to potwierdzi to na pewno, że no na tym łatwo stracić punkty, bo trzeba napisać, że w reakcji właśnie słabego kwasu, który tu mamy i mocnej zasady powstaje sól, to na pewno. No ale jaka sól? Sól, która ma odczyn zasadowy. O odczynie. Czemu to przerywa? O odczynie zasadowym. I to jest dobre wyjaśnienie dopiero dlaczego ten punkt równoważnikowy jest powyżej 9. Że w reakcji słabego kwasu z mocną zasadą powstaje sól o odczynie zasadowym, dlatego ten punkt równoważnikowy wynosi około 9. Pani od chemii oglądać, super, cieszę się. Dobra, no i znowu mamy zadanie na wskaźniki. I mamy, posługując się tabelą, właściwy wskaźnik dla tego miarczkowania, uzasadnić swój wybór. No to wiadomo, ten punkt równoważnikowy musimy mieć pomiędzy. Zmianę barwy musimy mieć tam, gdzie jest punkt równoważnikowy. Czyli ta 9 musi się znajdować w zakresie zmiany barwy. Czyli na pewno odpada nam czerwień metylowa, no bo ona przy 6 już zmienia. Na pewno nam odpadnie błękit, bo on zmienia przy 7, 7 i 6, więc też nam odpada. Natomiast fenoloftaleina jak najbardziej nam pasuje, bo poniżej 9 będzie ona bezbarwna, znaczy poniżej 8 i 3, natomiast powyżej 10 zrobi się ona malinowa. I znowu się nie zmieściłem w czasie. Więc ja w sumie na dzisiaj już skończyłem. Chyba, że macie jakieś pytania, to śmiało. Widzę, że nie wszystkich zanudziłem, bo jeszcze trochę osób jest.
I tak samo jak mówiłem na tej pierwszej transmisji, że jeśli macie jakieś propozycje tematów, które chcielibyście jakoś w szczególności omówić, no to jak najbardziej możecie pisać na priv i w komentarzach. Najbliższy live z chemii, z tego co pamiętam, jest w poniedziałek, w Dzień Dziecka. I na tym live chciałem zrobić wszystkie możliwe reakcje redox, żebyście mieli wszystko to opanowane, bo to w sumie są zazwyczaj reakcje na 3 punkty, zadania na 3 punkty, więc no warto umieć te schematy wszystkich tych zadań, żeby po prostu się na nich nie wyłożyć i łatwo zdobyć no co najmniej 6%. A na dalsze wasze propozycje no to jak najbardziej czekam i co, no życzę wam miłego dnia i śledźcie naszą stronę i jeszcze zapraszam was, skoro dzisiaj była chemia, no to pewnie dużo osób ogląda, nie oglądało tych, którzy zdają biologię, więc jeszcze o 19 będzie biologia, którą zrobi Kamil i z tego co wiem, będzie on omawiał rośliny jedno- i dwuliścienne, więc też przydatny temat na pewno na maturę z biologii. Więc was zapraszam. Jutro wiem, że jest matma i angielski, który się szczyci jakąś niesamowitą sławą. Więc angielski jest chyba, nie pamiętam, co jest pierwszy, chyba angielski jest dopiero o 19, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, więc jeszcze to sprawdzę i na pewno będziecie mieli to wszystko w relacji jutro rano. Ale też was serdecznie zapraszam w imieniu Zuzi i na matmę w imieniu Julki, chyba tak. I widzę, że nie ma pytań, więc dziękuję wam za dzisiaj i jakbyście mieli pytania, jakieś wątpliwości, no to jak najbardziej zapraszam was na priv i postaram się na wszystko odpowiedzieć.